i też niech będzie mu Panu Jezus Chrystus. Kochani, spotykamy się na drugim koncercie dzisiaj, 12. ekumenicznego spotkania z pieśnią wielkopostną Adoramus Tobista. Przegląd ten jest, ma charakter ekumeniczny i dzisiaj o godzinie 16 śpiewaliśmy w kościele pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny w Małańcowicach, a dzisiaj, a teraz jesteśmy tutaj, by wychwalać Boga pieśnią. Na samym wstępie chciałbym poprosić o zabranie głosu proboszcza tej parafii, księdza Piotra Szarka. W tym miejscu chciałbym również bardzo serdecznie podziękować, że możemy tutaj wystąpić, możemy śpiewać, bo ksiądz Szarek, ilekroć zadzwonię, zawsze mówi tak. Proszę Państwa, wielka przyjemność nasza tu w Starym Bielsku, że po raz drugi możemy się spotkać na tym przeglądzie Adoramus Tobista. I na tym przeglądzie chcemy również wspomnieć naszego pana organistę Jana Czyża, który dokładnie rok temu go żegnaliśmy do wieczności, do Bożego Domu. Grał nas przez 70 lat, od 14 do 84 roku życia. To jest 14, tak? To jest 70 lat. Także będziemy dzisiaj myśleli o nim i cieszyli się wami, patrzyli i słuchali was, za co serdecznie Panu Bogu dziękujemy. Przyjemnego koncertu. Szczęść Boże. Pierwszy zespół to chór Coconica z Kolonki.